Dzień dobry, dobry wieczór, słuchajcie. Znowu jesteśmy w zamku Wolfensteina, aby zobaczyć, co tam dalej skrywa dla nas ten przesympatyczny pan Wolfenstein. Tu już mi przychodzą powiadomienia od znajomych, prośby, abym to udał się na imprezę, ale gdzie ja będę chodził po imprezach, jak w domu mam przecież Wolfa, prawda? Już tutaj odpisuję. Nie zamierzam nigdzie wychodzić, nie lubię was, moi wymyśleni przyjaciele. Okej. Już sobie ustawiam tutaj telefon tak, aby już nikt mnie nie niepokoił. Okej. Co tam dalej? Aha, mamy cutscenkę, super. Dobrze, dobrze. What are you planning now? I'm not planning. Aha, baba z Niemca jest. Tak jest. I te kurde, ta żyć jak dwa bochenki chleba, ja pierdzielę. Dupa jak dziadek do orzechu. Doktorek ma przesrane z nią. Dokładnie. To jest BDS-iara, ona wie czego chce i będzie to miała. Kawusia? Pycha. Your feeble threats won't stop me. Please come to your senses. No dobra, kończmy już tą kascenkę i zaczynajmy rozgrywkę zasadniczą. O, ostatnie ostrzeżenie dostał. Ona go zabije. Tak, zabiła go. No i kto teraz będzie twoim doktorkiem, babo z Niemca? Jeszcze chyba tego nie przemyślała do końca. No ale cóż, już, jak to się mówi, musztarda po obiedzie. O! Ona też zginęła? To się okaże, jestem kurczę zniecierpliwiony. Aby dowiedzieć się, co się z nią stało. Zżarło ją, albo co gorsza zrobiło jej... Ach, nie będę się tutaj wdawał w szczegóły tego, o czym pomyślałem, bo to niezbyt smaczne. Kurczę, my jesteśmy już daleko chyba, czy to już jest końcówa? Nie, chyba jeszcze nie. Chociaż kurczę, tak pachnie końcem. Ło, ja pierdzielę, ale co to jest za grzmot? Czy on jest niebezpieczny? Szybko, szybko, szybko. Jak tam losy baby z Niemca? A on jest niebezpieczny? Nie wiadomo. A on wysyła jakieś duchy. Ajajaj. Co jest do cholery jasnej, ty? Ale jaja, on mnie zamracza. Mauser? Zrobię mu coś? Dostał? Dostał jaki ryj? Paskudny pysk. A czy poza zamroczeniem to mi coś robi w ogóle? Dostał czy nie? Nie wiem. Kurde, już jego brzuch jest bardzo blisko. On ma w ogóle 1000 głów w sobie. No zamroczył mnie. A, jednak zabiera mi HP. 10 HP, 5 HP mi zostało. Padam, słuchajcie, padam. Dobra, ale już wiem, po co mi były te apteczki. Są one po to, aby tam pewnie wrócić, o ile będę miał taką możliwość oczywiście. Są po to, aby tam wrócić i poczęstować się nimi. Kurczę, czy ja tu nie powinienem przeskoczyć do góry? Nie wiem. A arsenałek jakiś, granaciki, dobra. Muszę pamiętać właśnie o granatach. MP50, czy jakoś tak. Przeładowanko, dobrze, uzupełnione. Tu mamy apteczki, trzeba o nich pamiętać i trzeba wracać tam, aby rozprawić się z Hubą Bubą. Huba Buba jest troszkę przy kości, delikatnie mówiąc. O, idzie. Czy jest sens do niego teraz strzelać? Chyba jeszcze nie, bo nic mu nie robię. Okej, granaty. Granaty, Huba Buba. Ja wiem, że granaty na niego będą źle oddziaływały. Kurde, gdzie ten granat? Ale cholera jasna, dużo mi HP zabierają. Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Słuchajcie, padam. No tak.
Oj, tutaj chyba troszeczkę czasu spędzimy. Huba Buba nie jest taki w kaszę dmuchał. Kurczę, znowu nie przeskoczyłem. Ja nie wiem, czy tam jest sens w ogóle wskakiwać. Pewnie zginę jeszcze raz, to sprawdzę wtedy. Ale na razie... No nie wiem, jak Hubę Bubę pokonać. Czy tu jest jakiś sposób na niego? Nie mamy takiej wiedzy. On już idzie. On już wszedł, dobra. Granat? Dobrze, teraz mu wlazło. Hop. Nie wiem. Ale on zapierdziela śmiesznie. Hyc. Dobrze. Fantastycznie, Huba Buba panikuje. On już nie umie biegać. Ajajaj, chyba oberwał delikatnie. Nie był to bezpośredni strzał. Dobra, jak te duchy, jak z tymi duchami się rozprawić? Rzuciłem granat, ale nie wiem, czy wpadło. Dobra, wracamy do naszego safe zone. Nazwijmy to tak roboczo. Kurczę, 5 granatów, tylko jak to możliwe? Czy Huba Buba tu chce wejść, czy on tu umie wejść przede wszystkim? Dlaczego ja zmarnowałem właśnie granat? Nie będziemy tutaj tak w kule lecieć. Oho, Huba Buba. A ja stąd go będę obijał i co? Dobra, dobra, uciekamy. Kurde, no te duchy są nieśmiertelne. Apteczkę poproszę. Kurczę, ale tych apteczek tu już za dużo nie ma. A tu co? Tu też jakaś amunicja. Ja więcej apteczek potrzebuję, słuchajcie. Granat, dobra. Huba Buba? Chyba dostał. Okej. Dobrze, teraz mu wlazło. Ja chcę być tu bezpieczny. Czy one tutaj wlecą? No chyba nie. Słuchajcie, wszystko wskazuje na to, że jakiś tam sposób na tego zwyrodniałego paskudę mamy. Okej. Dobra, hop. I ucieczka. Dobrze, czekamy, aż zrobi się troszeczkę spokojniej. Kurczę, no i po co ty tu idziesz? Kurde, po co ty mi psujesz mój niecny plan? Jeszcze przeładowanie. No gin, no oczywiście, że tak, dobra. No. Bubuś, hop. Dobra, ale kurde, dużo na niego poszło. Ja nie wiem, czy faktycznie jakiś sposób musi być na niego. Tyle granatów. Ała. Tyrpnąłem mikrofon. Coś mi się tutaj pozmieniało, okej. Dobrze. Dobra, poszła seria z Thompsona. On troszeczkę jest zamroczony już. Padł! Padł, słuchajcie. Dobra. Okej. Dobra. Co teraz? Bubuś odszedł. Troszkę mi go żal, bo on taki... się wydawał taki słodziak troszkę, no ale... No ale chciał mi zrobić krzywdę, więc nie ma o czym mówić. Należała mu się śmierć. Nam się za to należą apteczki. Mamy zebrane wszystkie, co oznacza, że... Aha, zapis, 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 koniecznie zapis. 20. 20 zapis poszedł. Słuchajcie, idziemy dalej. A dokąd to czas pokaże. Tutaj drzwi są dalej zamknięte. Ja nie wiem, czy to tutaj. Baba z Niemca strzelała do tego doktorka? Chyba nie. Tu jest doktorek! Baba z Niemca nie żyje! Faktycznie, czyli to był, tam był jej łeb? Tak, ale rozczłonkowana została przez... No przez chyba samego pana Wolfensteina. Słuchajcie, mamy tutaj przejście do kolejnego etapu. Tylko jak to się odbędzie? Już nie mogę się doczekać. No. Mother hen to eagle's nest. Mother hen to eagle's nest. Come in, eagle's nest. This is eagle's nest. We read you, mother hen. What is your status? Status is mission accomplished. We are inbound.
Well done, Mother Hen. What is the condition of your passenger? All things considered, ja. Passenger is doing fine. Repeat, passenger is doing fine. Mother Hen out. Co to oznacza? No to chyba nie oznacza końca gry, no bez jaj. Well, gentlemen, it's been 48 hours since our man Blaskowitz returned from Castle Wolfenstein. That's given us ample time to digest his findings. Findings which are, to say the least, astonishing. That's an understatement, sir. No. The question I'm putting to you all now is this. Wygląda jak... What are the Nazis really up to? Well, nie chcę tego nazwiska wymieniać. I don't think we know enough to answer that question. Really? Możecie napisać w komentarzu, jak z kim on się wam kojarzy. A może nie. Here, here. But here, here. Yes, Jack. Well, there are two things that still bother me. Exactly what is this dark night they all seem to be so interested in. Well, what did our research come up with? Nothing. A complete blank. Well, it's obviously more of their jiggery pokery raising the ghoulies. No i tak se gadają przy pustym stole? Jack. Dziwne. The second thing is Death's Head. Nienormalne. Here we have probably the single most dangerous figure in the entire Third Reich, and still we don't have a clue about his connection to all of this. Death's Head. Haven't our sources placed him at the secret rocket base in Catamarundi? Well, that's correct. In fact, as luck would have it, our man Blaskowitz is headed there now. He is? Yes. His orders are to infiltrate and sabotage the entire weapons complex. With any luck, he might even get his hands on the latest experimental Cobra. The Cobra rocket? Cobra experiment. The very one. That's exciting news, sir. So, what would you say, Jack, to my instructing our man to keep his eyes and ears open for any links to projects involving the paranormal? I would say that was an excellent idea, sir. Mhm. Nawet mi tu kredyt sami nie wyskakujcie, bo mnie chyba szlak trafi. Jeśli ja walczyłem z głównym bossem przed chwilą... No nie. Dalej idziemy. Dobra, okej, już się przestraszyłem. Co to? Gdzie ja jestem? Jestem w jakimś lesie. Dokąd mnie to niesie? Ho, ho. Nie no, bez jaj. Chatka leśniczego. Czy nie wiem kogo? Czy gajowego, czy co? O! A, dobra! Nie, gajowy nie chce ze mną... Nie chce mieć przyjaznych, niestety, stosunków, więc też gajowy dostaje po dupie i jego koledzy również. Bardzo szybko padają, zaskakująco szybko. Nie wiem, czy to przez to, że przed chwilą walczyłem z potworami, których ciężko było wykończyć. Teraz mi się wydaje to takie lekkie i zabawne. Jeziorko wygląda jak beton, no ale... No nie bądźmy tutaj surowi, wiadomo, że granie jest pierwszej nowości. Co tu jest? Nic, co mogę zebrać, nic, co mogę zniszczyć. A co to jest? To jest drzewo, czy to jest jakiś robal? Ja już mam po prostu schizy, dobra. Idźmy po prostu przed siebie. I nie dupcmy za dużo fleków. Co będzie to ma być? Już wiem, że nic nie zmienię. I nie pamiętam, co dalej. Już tylko, o! Już tylko nimcy! Narkotyki, rymcy, pymcy! Okay. O! Ja. Dobra, koniec. Tu znowu jakieś plany, których nie mogę podnieść. To jest krzesło, które mogę zepsuć. Dobrze. O, tam... Tutaj wejdzie mauzerek. Tak? Dobrze mówię? Ej, ja nie mam Mausera? Jak to możliwe? Przecież no bez jaj, kurczę. No nie mam. Kurde, szkoda. Dobra, trudno. Pyk, pyk, pyk. Hej,
Hello. No, jeszcze mnie nie widzisz? Okej, dostał. Mission failed? Why? Kurczę, nie zwróciłem uwagi na obiektyw. Co, mam ich nie zabijać? No to dobra, biegnijmy jeszcze raz. Jaki mam tu obiektyw? Gdzie tu są w ogóle obiektywy? Nie mam pojęcia. Spróbujmy jeszcze raz. Tutaj jest, wiadomo, gajowy. Nigdzie nie going. Ty idziesz going spać, nie żyć, umrzeć. Ty też zresztą. Ale masz kamuflaż, ja pierdzielę. Trzy źdźbła trawy na mordzie i myślisz, że go nie widać. Ja pierdzielę. No wiesz co, ty też jesteś po prostu śmieszny. Krejzolu, gdzie ja to tam mam biec, okej. No i co z tym obiektywem? Bo dalej nie wiem. Okej. Raimund? You have been detected. Aha, dobra, okej, czyli mam niepostrzeżenie przedostać się, tylko gdzie, dokąd, nie wiem jeszcze. Kurde, nie lubię takich skradanek. Ja to bym postrzelał jeszcze. Dobra, spróbujemy sobie jeszcze. Jeszcze może raz. No już znam ten las jak własną kieszeń, jak stary, wytrawny grzybiarz. No ale przez tych też jestem detected i co? I to nie ma problemu? Pato, ja cię kręcę. Ale akcja, ja! Normalnie Hitman 2380. Ale jaja. Okej. To może jakiś zapis? Bo przecież szkoda znowu po tym lesie biegać. 21. Kręci mnie w nosku. Mój mały eskimosku. Nie, dobra, już nie będę tak rymował. Naprawdę, przepraszam. Przelot samolotów był idealny, żeby go unicestwić, bo nikt nie usłyszał tego. Kurde, kucanie na C też jest niewdzięczne. Okej, ładnie ich pozabijałem. Kurde, no tak, że... Oj, detected. Zostałem detected. Tak. Oj, niedobrze. Dobra, okej, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby jednak pożegnać się. Jakiś tam progresik delikatny jest. Zobaczymy się w następnym odcinku, w którym to zmierzymy się właśnie z przeciwnikami w taki sposób, aby nie zwracać na siebie uwagi. Zobaczymy, czy to się uda. Nie wiem, jeszcze raz może szybciutko spróbuję. Dlaczego mi nie wczytało? Przecież ja zapisałem już w momencie, kiedy tak ładnie mi szło. To jest zapis 21, proszę ja Państwa, którego to nie mogę wczytać. Ani 20 nie mogę wczytać. Nie mogę niczego zrobić. Okej. Gra się zbuntowała. Może to jest faktycznie dobry moment, żeby rozgrywkę powoli zakończyć. Ale dobrze, spróbujmy jeszcze raz z Gajowym i jego sympatycznymi kolegami. On tam śpi. W ogóle co się tu dzieje? Zwiecha. Gdzie ja mam broń? Dobra. Nie, tu glitch za glitchem po prostu. Okej. Ja myślę, że za tym autem dobrze by było się schować. Tak też zrobię. Samoloty. Dzięki samolotom właśnie nie byłem usłyszany. Tu jest muzyczka, tutaj też nie słychać. Cholera. W dupę mu strzel. No niestety, detected będzie. No. Dobra. Następnym razem skoczę od razu pod samochód i za samochodem będę zmierzał właśnie w stronę najprawdopodobniej słuszną.
tak też zrobimy. Słuchajcie, żegnam się z wami, bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, dbajcie o siebie i do następnego razu. Elo!